nagle przekazali radosną nowinę. Kolejne dziecko programu Rolnik Szuka Żony. Program Rolnik Szuka Żony to jeden z ulubionych show Polaków. Widzowie kibicują wszystkim bohaterom. Niespodziewanie kolejna para z formatu ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Gratulujemy! Kolejne dziecko programu Rolnik Szuka Żony, Małgosia i Paweł Borysewicz za pośrednictwem Instagrama przekazali właśnie radosną nowinę. Para spodziewa się dziecka. Pod postem od razu posypały się gratulacje, do których się przyłączamy. O tym, że polscy widzowie uwielbiają show TVP, świadczy chociażby fakt, że obecnie możemy oglądać jego 11. odsłonę. Program pomógł znaleźć prawdziwe uczucie wielu parom, które są razem do tej pory. Niedawno informowaliśmy, że ojcem został Waldemar z 10. edycji programu. Teraz mamy do przekazania kolejną dobrą wiadomość. Kolejni uczestnicy już niedługo przywitają pociechę na świecie. Rolnik Szuka Żony to jeden z tych programów randkowych emitowanych w polskiej telewizji, który może się cieszyć wieloma sukcesami. W niemal każdej edycji co najmniej jedna para decyduje się na kontynuowanie swojej relacji po zakończeniu zdjęć, a to niekiedy kończy się ślubem i przyjściem na świat potomstwa. Te pary z Rolnik Szuka Żony doczekały się dzieci. Małgosia i Paweł to nie jedyni uczestnicy programu Rolnik Szuka Żony, którzy poznali się i rozwinęli swoją relację dzięki udziałowi w formacie randkowym. Ten los dotknął również Waldemar i Dorota, którzy pod koniec września przywitali na świecie córeczkę. Oprócz nich Anna i Jakub, którzy pojawili się w 10. odsłonie programu, również mają dziecko, w ich przypadku to syn. Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się w 4. edycji formatu Rolnik Szuka Żony. Ich również połączyła miłość, której owocem są pociechy. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2016 roku, wkrótce później przywitali na świecie córkę Liwię i syna Jana. To z pewnością jeszcze nie koniec listy szczęśliwców, którzy doczekali się potomstwa dzięki znanemu formatowi. Wciąż będzie się ona wydłużała.